Witajcie moi drodzy widzowie, tutaj Miedzianobrody i lecimy na szlak Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. W ogóle was przepraszam za ostatni odcinek, ale coś tam sobie jeszcze ustawiałem, włączyłem nagrywanie i nie ogarnąłem, że OBS mi nie łapie obrazu przez te pierwsze 20 sekund, więc dlatego był czarny ekran. No ale cóż, lecimy zobaczyć. Tutaj obiecałem koszmar mistrza Baltimora i słowa dotrzymuję. Witaj Wiedźminie w tych skromnych progach. Szukam krasnoluda, który mieszkał w tym domu. Nazywał się Baltimore. Mistrz Baltimore zaginął jakiś czas temu. Dobrze, dowiemy się, ale najpierw chcę zobaczyć, co ty masz na handel. Więc tak, w sklepie nie masz nic, w schematach run nie masz nic. Miecze. Nic ciekawego, runy mnie nie interesują, składniki rzemieślnicze. Mógłbym na upartego rudy. Dobra, wezmę od ciebie dwie rudy srebra i tyle. Witam ponownie. W czym mogę pomóc? Mam parę pytań. Pytaj. Dobrze, dobrze. Mistrzem czego był Baltimore? Dowiedzmy się czegoś o tym brodaczu. Większego specjalisty świat nie widział. Od jego zaginięcia sporo wody upłynęło w pontarze, a ja i moi uczniowie wciąż nie jesteśmy w stanie odtworzyć wszystkich run, które potrafił wykuć. Kto mieszka w jego domu? Nowym kowalem run został wierny uczeń Baltimora w mojej skromnej osobie. Ta, wierny uczeń. Otrzymałem razem z zaszczytem kontynuowania dzieła wielkiego mistrza. A tamte przegniłe drzwi? To wejście do starego warsztatu Baltimora. Mogę się tam rozejrzeć? Oczywiście, ale nie znajdziesz tam nic prócz złomu i pajęczyn. Witam ponownie. W czym mogę... Mam parę pytań. Pytaj. Jak zaginął? Pewnego dnia po prostu zniknął. Miewał paranoję, lęki, ale tak to jest z wielkimi artystami. Uważał, że ktoś chce go zabić. Zaginął bez... Może miał powody. ...w tajemniczych okolicznościach. Po miesiącu poszukiwań urządziliśmy pogrzeb. Bez ciała. Tak, żeby uszanować pamięć wielkiego mistrza. To wszystko? Najlepszy czeladnik Baltimora został kowalem run i życie toczy się dalej. Nie mam więcej pytań, dzięki. Dobrze, idziemy od tego na razie sympatycznego kolegi. Ups. Dobrze, sprawdźmy wszystko, co tutaj jest. Czy mogę coś tu rozwalać? Nie. To wyzbierajmy wszystko. Pewnie w kociołku mogę zapalić. No i tak. No ale wziąć te wskazówki. Co jest? Wskazówki. Zacznij szukać od tej studni, w której echo głośno dudni. 10 kroków, sny rzek, jest patę w lewo niedaleki. Marne 20 kroków, przejść pod bramą jak z boku, ją olbrzymią nazywają, iść gdzie śpi patron rozstajów. Każda droga jest konieczna, lecz środkowa jest bezpieczna. A bacz na znaki in granda, niebo, nie zbądź bogotowa granda. Gdybyś wybrał prawą drogę, rychu ujrzysz tam nieboga. Utopioną co w południe, cieniem ścieżkę wskaże cudnie. Dobrze. Tak jak już to wzięliśmy, to wychodzimy. Widocznie się zbugowało i wziąłem to od razu, nawet nie wiem kiedy. Słyszałem jakiś rumor, Wiedźminie! Wszystko w porządku? To jak najlepszym. To tylko gruz. Znalazłeś coś? Nie, no nie będziemy mu nic mówić. Biedny Baltimore przed śmiercią postradał zmysły i pewnie zniszczył wszystkie swoje zapiski. Skąd pewność, że nie żyje? Nie znaleźliście ciała. Może tylko wyjechał. Ano, jeśli wyjechał, to dla nas tak samo, jakby był martwy. Szanujący się krasnolud nie zostawia swojej osady. Powiedz mi, dlaczego tak bardzo interesujesz się Baltimorem?
Nie interesuj się, bo kocie mordy dostaniesz. To moja sprawa. Mylisz się. Wszystko, co dotyczy spuścizny po mistrzu, jest sprawą jego następcy, czyli moją. Dziedzictwo Baltimora należy do krasnoludów, dlatego będziemy mieć na ciebie oko. Witam, Bono. Mam parę pytań. Pytaj. Dobrze, idziemy od tego jełopa. Tak, i doskonale wiemy, gdzie mamy iść. Jak, przemyślałeś sprawę? Sam nie wiem. Skoro mamy klucz Baltimora, to wydaje mi się, że wiem, gdzie jest skrzyneczka, do której ten kluczyk prowadzi. No, kotek. Hej, hej. Hej, hej. Jeszcze raz. Nie, dobrze idę tędy. Gdzieś tym skrótem będę mógł przejść. Bo to akurat pamiętam. O, właśnie tutaj. Wydaje mi się, że tam już wchodziłem, ale dobra, nie ten klucz. No właśnie, jesteśmy w kanionie z harpiami. Troszkę tutaj ostatnio bywaliśmy częściej. O, swoją drogą, ciekawe, czy ten chłop już się ogarnął. Tak, jesteś piękna, moja królowo, moja pani. W dalszym ciągu bawi. Naprawdę wspaniale. Całe gniazdo ci zazdrości. Co ten chłop ma we łbie? Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Troszkę go zatkało. Ciepło, jak na tę porę roku. Faktycznie. Zazwyczaj bywa zimniej. To pewnie przez tych magów. Wymyślają te swoje eksperymenty. Świat zmieniają. Jeszcze coś niedobrego z tego wyjdzie. No, no. Aż strach pomyśleć. Może jednak wejść do pióra. Ktoś, kto się będzie przybierał za kurczaka. Dziękuję, mnie też nie. Temu kolekcjonerowi znaczy. Tak, tak, temu samemu. Ciekawe, dlaczego chłop nawet paznokcie pomalował. Ja cię pierdaszę. Może ma tyle miejsc w klaserze? A jakie to ma znaczenie? Bardzo duże. Cóż, nie znam się na kolekcjach. Agendy droga wiedzie. Dobrze, temat kolekcjonera harpii mamy definitywnie zakończony. Tak, i tutaj będą te głazy. No, tutaj mamy ten głazior właśnie z tym znakiem. Więc pasuje teraz zejść na dół. A trochę zajmuje. Medalion ostrzega. I tak, i tędy. I wchodzimy. I tu na górę. I jest istotna skrzyneczka. I z powrotem wychodzimy. No, w dalszym ciągu jeszcze jest łażenie. To nie trójka, że wzywamy płotkę i jazda. Chociaż nie chcę wiedzieć, gdzie by się w dwójce, o jedynce nie wspominając, płotka miała pojawiać. Przecież tam tyle dachów.
No właśnie, mamy drogowskaz i idziemy prawą drogą tędy. Tak, tutaj już trochę byliśmy, ale niedaleko. A ten goskór mi aż tak nie jest potrzebny. No właśnie, jest nasz znajomy troll. Zapomniałem zapisać gry. Trolla zostawiamy w spokoju. O, tutaj. I idziemy dalej. Między wąwozy. Tutaj nic nie było. Nie. A, tutaj też jeszcze harpie są. Dobrze, nieustający atak. Piekłe kurczaki atakują. Dobrze. Idźmy dalej. Taki zameczek się wznosi. Jeszcze mnie coś goni, nie. Dobrze. I pytanie, gdzie ja jestem? Gdzieś... Gdzie, nie wiem gdzie. O, dobrze. Tutaj. I tak, mógłbym poczekać i udawać, że nie wiem, gdzie ten statek. Tak, tutaj mgła. No, koniec końców, tutaj jest tak, że ten statek pokazuje w południe te zarośla, więc przechodzimy tu i wchodzimy. Tak, miejsce mocy mamy. Skrzyneczka mamy. Jeden mieczyk, drugi mieczyk i więcej nic nie ma, więc tak, główna skrzyneczka. O, i nie sprawdzimy sobie tego. Nie mówcie, że zbugowałem grę. Chciałem przyznać notatkę przed kapitanką. Wiedziałem, że coś przede mną ukrywasz, Wiedźminie. Czyli nie robić tak. Ty też. W zapiskach Baltimora wyczytałem, że mistrz wróci choćby z zagrobu, żeby się z tobą spotkać. Nikt nie wraca stamtąd, dokąd go posłaliśmy. Właśnie przyznałeś się do morderstwa. Bo jestem pewien, że nie zrobisz użytku ze swojej wiedzy. Brać go, chłopcy! Dobrze, najpierw tego. Albo... Dobra, żeby oni mi nie zarąbali. Dwa ciosy i odskok. Łoń. Fikoły, fikoły, fikoły. Ej, bo oni mnie zaraz zarąbią. Poprawka, już mnie zarąbali. Co jest? Żeby mi się tylko gra zapisała jakoś wcześniej, to będzie dobrze. Jak oni mnie tak szybko mogli zarąbać? To tylko trzy krasnoludy. Aha, dobrze. Ludzie z takich nie trzeba daleko łazić.
bo jest legowisko trolla. Szybkie przejście. Tu będą harpie. Dobra, nawet mi się jej nie chce zbierać. No, mam nadzieję, że mi wybaczycie ten malutki przerywniczek. Nie, tu też harpie. Nie, w dół miałem iść, dobrze. Tak, jest stateczek. Są wrota. No, czy jest tutaj jeszcze coś do zbierania? Nie ma. Zapiszmy. Wiedziałem, że... Dobrze, to wszystko było. Dużo skakania. Łęsia się przyda. Ten trochę wygląda jak Cecil. Tok, tok. Pierwszy leży. Torak, ciebie zostawimy na koniec. Tyk. 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 Dobra, bot. Tyk. Drugi leży. I giń. No, i tak to się robi. Tego pierwszego uznajmy, że nie było. Dobrze, i tak, inwentory, notatki Baltimora mamy, torak, dojebie cię. Wszystko jest, wszystko jest. Dobrze, wychodzimy z tego burdlu. Od razu może sobie sprawdzimy tutaj tą górną partię i tą harpię ubijemy, nie jedną, mi się wydaje. Którędy i gdzie ja tu dojdę? A, sprawdzimy. Coś tu może być ciekawego. Parę latającego drobiu mamy. Wszystkie. Mam nadzieję, że wszystkie. Serdecznie mam nadzieję, że są wszystkie. Czy ja coś tu mam? Nie. Tu mam bardzo taką porą przepaść. O, to wiem co będzie. Łuką się z trolem. Jest ranna! Niech się jeszcze wykrwawi! Lepiej rzucić się na nią kupą! Już osłabła!
Nie warto ryzykować! Co tu robicie? Jesteśmy najemnikami. Obecnie w służbie króla Henselta. Zostaliśmy wysłani na zwiad. Najpierw ledwie uszliśmy z życiem z mgły pełnej upiorów. Teraz wpakowaliśmy się na wściekłą trolicę. A ty? Kim jesteś? Geralt z Rivii. Biały wilk! Przydałaby się nam fachowa pomoc. Pomożesz? Potrzebuję tej trolicy. Od kiedy to pogromca potworów staje po ich stronie? Nie wasza sprawa. Jest mi potrzebna, zostawcie ją. Zabiła już dwóch moich ludzi. Odstąpcie, a nikomu więcej nie stanie się krzywda. Nie chcesz pomagać, to nie przeszkadzaj. Poradzimy sobie. Trolica ma żyć. Trolica umrze. Najpierw będziecie musieli zabić mnie. W takim razie, adieu, wiedźminie. Uźwa. To oni mi tutaj ładują jakimiś materiałami wybuchowymi. A, troll na kurwia z głazu. Ej, ma być Quen. Zostawić trola. Pierwszy. Drugi. Wystarczy. Poddajemy się. Złożyć broń. Oszczędź, wiedźminie. Król zapłaci za nas okup. Co najemniku? Nie zależy mi na okupie. Zostawcie trolicę w spokoju i odejdźcie. Pozwolisz nam odejść? Nie przejdziecie przez mgłę, to pewna śmierć. Jesteśmy kondotierami, nie boimy się śmierci. Ale też jej głupio nie szukamy. Wiedźmin ma rację. Dowódco, mieliśmy znaleźć wiedźmina. Łysego z wężowym medalionem. Ten ma białe włosy i nosi wilka na szyi. Szukacie Leto. Znacie się? Można tak powiedzieć. Co o nim wiecie? Shelah de Tancarville kazała nam przetrząsnąć wąwozy w poszukiwaniu tego Leto. Ale znaleźliśmy tylko obozowisko pełne martwych skojatel. Ten Leto i jeszcze ktoś urządzili im jatkę. Gdzie to było? Po drugiej stronie upiornej mgły. Co no to trochę... Zabić. Jego i wszystkich. Trochę był pracowity. Wszystkich. Jesteś pewien? Taki był rozkaz. Wiesz, gdzie jest Leto? Po drugiej stronie znaleźliśmy ślady, ale zaskoczyła nas mgła. Pogubiliśmy się w niej i wyszliśmy tutaj. Poddajcie się rebeliantom. Nigdy tego nie robiłem. Jestem Adam Pangrat, zwany Adieu. Tu nie przetrwacie zbyt długo. Powieszą nas. Wiedzą, że Henselt nas wynajął. Zgłoście się do Cecila Burdona. Potraktuję was przyzwoicie. Ale na to, że przebije ofertę Henselta, raczej nie liczcie. Słyszeliście, chłopcy? Idziemy do smokobójczyni. Wiedźmin twierdzi, że wyjdziemy z tego cało. Zbierać rannych, dupy w troki i wymarsz! Ludź widzi trola i do zabijania się bierze. Zabiliby, na pewno. Ale ty inny, pomogłeś. Ja też pomogę. Jeśli chcesz mi pomóc, to wróć do swego starego. Nie. Bydle. Maca małe baby. Jest sam. Tęskni za tobą. Powiedz mu. Za późno. W waszym leżu była kobieta. Wiesz coś o niej? Wiem. Brzydka i śmierdzi. Jeżeli chcesz się odwdzięczyć, wróć do niego. Nie chcę. Ale... Pójdę. Ty inny. Dobry. Geralt, masz branie. Stara wróciła. To dobrze. Lubię. Prosił mnie.
Jakby nie prosił, to by nie wróciła. Ty mądra. A ty głupi. Małe baby macasz. Już nie. Nigdy. Chusta. Masz głupi cap. Róg. Będzie źle za trąb. Przyjdę. Będę pamiętał. A teraz idź do swojej starej, nazrywaj jej kwiatków. Kwiatki nie. Nazna szepta się gołajna. Romantyk. Coś robił w leżu? Nic. Zobaczę. Smród! Minie. Ludzki smród. Spać. Dobrze. Romanse w trollim wykonaniu mamy już za sobą. Gdzie jest Triss Merigold też? Koszmar mistrza Baltimora też. Jeszcze mi zostały co? Poker. I zadania poboczne zrobione. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, mogę mi... nie mogę mi skrótem. Więc idziemy po staremu przez spaloną wioskę. No, to dobrze, to się puści trochę fabułę główną do przodu, wyleczymy Saskę, bo już wszystko mamy nazbierane. Dobrze, Tetilu. Kajś ty jest. Dobrze, wejdziemy tędy. Aha, tu, Cecil, Baltimore i w razie czego jeszcze ostatni pokerek. Czy ja dobrze poszedłem? Oczywiście, że nie. No drogo, może mu coś opylimy. Harpia, miecz srebrny, to się sprawdzi, a tak to nie mamy nic na opylenie. Trofeum Eltona, aj. Czekajcie chwilę. Miecz srebrny mamy. Tak, jest. Ale nie będę chodził z dziobem. Natomiast dziób wyląduje w schowku. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Tu mamy przejście. I teraz... Co ja tak się zakręciłem? Czekajcie chwilę. Nie no, tutaj tunelem. No i tu w górę. To jest powód, dlaczego zawsze wolałem ludzkie miasta w grach od różnych innych, od krasnoludzkich, bo budowa tutaj to jest mordęga. Nie da się prosto przejść z jednego miejsca do drugiego, no bo to jest wydrążone wszystko w skalę. Jak krasnoludy lubię za charakter, to jak chodzi o budownictwo, to nie bardzo, nie moja bajka trochę. Cecil, stawaj. Na kuśki męskich bogów, toż to zapiski mistrza Baltimora! Skąd je wyczerpnął? No, jak to ich nie lubi, to odzywki. Jego skarbiec niedaleko leża troli. Poza tym wasz nowy mistrz run Torak nie żyje. Opuścił ten świat wraz z dwoma czeladnikami.
Co ty gadasz? Jak to się stało? Wiesz to, delikatnie mu pomogłem. W notatkach, które ci dałem, jest na to wystarczająco dużo dowodów. Dzięki, Wiedźminie. Tu masz nagrodę za swój trud. Nie jest tego wiele, wybacz, ale będę potrzebował funduszy. Rozumiesz, muszę wyszkolić nowego mistrza run. No powiedzmy, że rozumiem. Co mam? Gwychyr, miecz stalowy. Hu, hu, hu. Oczywiście, że go wymieniamy. Jeszcze zobaczymy, bo mamy klucz Toraka i obstawiam, że będzie coś w domu Toraka. Wiesz co, kedweński miedź i harpie mogę ci sprzedać. Czarny kedweński miecz masz teraz ode mnie. Tak, nic tu ciekawego nie masz. O, właśnie, pokwitowanie od Olkana. Czyli coś mamy tutaj na Olkana. Nie żyjącego już, ale no, nie można mieć wszystkiego, prawda? Dobrze, do kowala pójdziemy. Na szybki pokerek. Skalena jakoś dorwiemy. Skalen ma fajne fanty w pokerze. To mogłem zrobić przed upiorem, ale sobie dość poradziłem. Tych dwóch idiotów nawet nie chcę oglądać. Cześć, Majs! Obejrzyj moje towary. A grajmy. Gramy? Gramy, gramy. Może i umiesz wywijać mieczem, ale grać w kości na pewno nie. Pożyjemy, zobaczymy. Co jest? Obejrzyj. Zagramy. Gramy? Może i umiesz wywijać mieczem, ale grać w kości na pewno. Pożyjemy. Padam do nóżek! Że co tu się dzieje, że ja nie mogę w nim walczyć? To jest dziwne, moi drodzy, że nie mogę z nim. No ale dobrze, to idziemy do karczmy i najwyżej spróbujemy złapać Skalena. Nie, dobrze, rupieć nie mam, fabularne. Przecież z Cecilem wygrałem. O, kolejny! Jak interesy? Puścisz jednego i zaraz masz sąsiedzkie setkę. Jak mrówki. No, ludzkim kobietom wystarczy podejść. Gdzie się tak śmieszą? To nie. Ci się tutaj naparzają. Lokat i trofeum oddamy. Tym mogę służyć. Tak, to trofeum chcę sobie zostawić. Ruda srebra. Na razie wszystko. Książek też nie potrzebuję. Co to za jedno? Przemierza krainy i zabija potwory za pieniądze. Nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego nie mogę zagrać z kowalem.
Dobrze, może odpocznijmy, aż będzie południe. A przynajmniej pora taka, że już ludzie się zebrali. Może skalę na dorwę. Wiesz, patrzę na tego Wiedźmina i widzę w nim coś niezwykłego. On z tych, co zmieniają lód. Talena tutaj nie ma. Może gdzieś chodzi. Oczywiście, że jak szukam Skalena, to go nie znajdę. To jest więcej niż pewne. Ludzie są jednak dziwni. No mów! Patrz, gdy przychodzi. Nie wiem, pooglądajmy, co ludzie mają po domach. Chociaż chyba tutaj byłem. Musiałem być, jak tu jest tak wyczyszczone. Hej, hej. Jeszcze raz. Tu też jest pusto. Z tym ziomkiem nawet nie porozmawiam. Powiem wam szczerze, że naprawdę nie wiem. Spokojny dzień, uważaj, teraz tam straszy. I po świętym ile obcych? Tu jest ludzki zakątek. Tylko jest bez żadnych szczur. Jest kasztel. Wynoś się. Ten podejścia nie zmienił. To mi trochę zabiło ćwieka, wiecie, moi mili? Chyba o to... Powodzenia, Wiedźminie! Nie no, tu jest wejście do kopalni. Tam jakiś drób lata. Może z Cecilem jeszcze raz pasuje wygrać, żeby to się odlokowało. A spróbujmy. Trójeczka na wejściu, bardzo fajny układzik. To weźmie... No nie, co ja gadam. Pareczka na wejściu, a on ma też parę na wejściu, ale większą. No pięknie, pięknie, moi drodzy. Dobrze, wygrałem. Może w ciągu dnia się odlokuję, jak przez cenę nie zakłócam. Naprawdę próbuję to zrozumieć. Obejrzyj. No, chcę grać w kości. Gramy? No. I
na wejściu mamy trójeczkę, fajnie, on na wejściu ma parę. Czyli my już jesteśmy w lepszej sytuacji. Poddał. Znasz się na kościach jak stary szkielet. Pieniądze są twoje. Pieniądze. Dobrze, jesteśmy najlepszym graczem. Tak. Symbol nienawiści, powracające wspomnienia, to nie zabójcy, wieczna bitwa, wszystko i królewska krew. Na razie to i tak idziemy do Filipy. Bo mamy blisko. Dobrze, również zapisujemy. Chciałeś o czymś porozmawiać? Okej. Okay. Twoja koleżanka Sheila dogaduje się z Henseltem. Wiem, Wiedźminie. Nie ma powodów do niepokoju. Sheila pilnuje, by Henselt nie padł ofiarą ludzi, którzy zabili Foltesta. Nie chcemy, by został suwerenem Doliny Pontaru, ale wojna domowa w Kedwen też nie jest nam potrzebna. Dobrze, lecimy. Husta Tris. Mam Hustę Tris. Dowiedziałeś się czegoś? Była tutaj. Leto zmusił ją do teleportacji. Dlaczego? Jest kilka prostszych sposobów podróżowania. Dwóch kompanów Leto, prawdopodobnie odpowiedzialnych za śmierć Demavenda, ukrywało się wśród Skojatel. Gdy we Flotsam wyszło na jaw, że królobójca chce się pozbyć Jorveta, ten kazał ich sprzątnąć. Leto musiał dotrzeć do komanda przed elfimi posłańcami. Jedynym sposobem była teleportacja. Rozumiem. Tris chciała się przenieść do mnie, ale nie trafiła. Wylądowali w wąwozach. Co dalej? Leto zostawił ją ranną w wąwozie. Pewnie myślał, że urozmaici trollowy jadłospis. Sam poszedł do elfów. Wspólnie z kompanami wycięli komando. Są gdzieś po drugiej stronie mgły. A Tris? Uciekła trollowi. Wszystko wskazuje na to, że jest gdzieś tutaj. Zapewniam cię, że nie ma jej w Vergen. Musi być gdzieś w okolicy. Namierz ją. Spróbuję. To zajmie mi trochę czasu. Dowiedziałeś się czegoś jeszcze? No. Sheila kazała zabić Leto i Tris. Nie wierzę. Spotkałem najemników, którym wydała rozkaz zabicia Leto i wszystkich, których przy nim znajdą. Miała na myśli królobójców. Jesteś pewien, że wiedziała o Tris? A ty jesteś pewna Sheila? Między nią a Tris coś było. Zwykłe nieporozumienie. Być może. Znajdźmy Tris, a wszystko się wyjaśni. Potrzebuję trochę czasu. Co tam się dzieje? Sprawdźmy. Oho, zaczyna się. Co się dzieje? Syna króla Demavenda chłopi na widły chcą brać. Dlaczego? Służący smokobójczyni rozpuszcza wieści, że to Stenis otruł Saskię. Chłopstwo się burzy. Sami chcą wymierzyć sprawiedliwość. Gdzie książę? Zabarykadował się w swojej komnacie. Szlachta trzyma straż. Na razie chłopi czują respekt, ale gorączka coraz większa. Tylko patrzeć, jak dojdzie do walki. Będzie zadyma. Nas, bo sprawa jest poważna. Biegnę zawiadomić resztę szlachty. Psy zaczęły warczeć na koty. Koty prychają na psy. Szlachcic, chłopa. Daruj sobie zwierzęce porównania i zajmij się tym. A ja spróbuję namierzyć Tris. I pamiętaj, jeśli księciu Stenisowi coś się stanie, potrzebujemy jego krwi. Pamiętam. Dobrze, jest nowy poziom. Możemy sobie coś usprawnić. Kontrola mocy. Ojej, nie to. Czy tutaj wir walki, wszystkie ciosy miecza na adrenalinę, tak. Tak, i tutaj odporności, obrażenia, odznaków, tak. Dobrze, będziemy mogli teraz sobie ładować punkty gdziekolwiek będziemy chcieli. I cóż, zapisujemy grę i moi drodzy, zadyma w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszy wieczór. Spodobało się to, subskrypcja na kanale z dzwoneczkiem, będę bardzo obowiązany. Łapeczkę pod filmem również i komentujcie. Powiedzcie, czy mamy zostawić księcia przy życiu, czy nie. Bo ja na to mam swój pomysł, ale jestem ciekawy waszego zdania. No, jeżeli będzie adekwatna, jednoznaczna odpowiedź, to pójdę według tego, co sugerujecie. A na razie cóż, trzymajcie się ciepło, pa, pa.